Shel Dabar Elohim. Moc Słowa Bożego. Dziś moc Słowa płynie z Księgi Jeremiasza. Posłuchajmy. Pan mnie pouczył i zrozumiałem. Wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo w pełni jego sił. Zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią. Jeremiasz. Myślę, że przeżywał trudny czas w swoim życiu. Może nawet był załamany i wystraszony tą sytuacją, która była wokół niego. Z bólem zobaczył, jak bardzo jest nierozumiany i zwłaszcza przez tych, którzy są bliscy. Zobaczył, że knują spisek przeciw niemu. Przestraszył się. Miał w sobie wiele lęku. On niósł Boże orędzie, a był sprzeciw. Bał się prześladowań. Może ty jesteś dzisiaj właśnie w takiej sytuacji, jak był Jeremiasz. To zobacz, jaką on dzisiaj przyjmuje postawę. Pierwsze, co zrobił, to oddał tę sprawę Bogu. Lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią. Jest ponad tym wszystkim. Jest ponad tą trudnością. Mówi o sobie, że czuje się jak łagodny baranek. Jak potulny baranek. Wobec przewagi przeciwników nie używa siły. Jak potulny baranek. Jezus, który gładzi grzechy świata, ten, który znosi prześladowania, ataki, ten, który pije goryczy mojego i twojego grzechu. On nie używa siły. Jego serce jest potulne, jego serce jest uniżone i zwycięża. Jak ty reagujesz na zło? Jak ty reagujesz na wszelkie ataki, na złe słowo wokół ciebie? Może jesteś dziś prześladowany. Jak reagujesz? Czy zanosisz te sprawy do Ojca? Czy odpłacasz dobrem? Czy dążysz do potulności baranka? Człowiek łagodny jest tak naprawdę lekarzem serc. Tych ludzi, którzy się pogubili. Tych ludzi, którzy mają serca krzykliwe. Tych ludzi, którzy są zwaśnieni. To jest wielki dar. Wielki dar w dzisiejszym świecie, aby zwyciężać tak jak Jezus. Nie odpłacać złem za zło, ale dobrem zwyciężać. Jak to zrobić? Proś o Jezusa o ten dar. Oddawaj Mu tę sprawę. I popatrz, słowo Jezusa, który mówi do nas, ja jestem, uczcie się, bo ja jestem cichy i pokornego serca, jest wciąż aktualne. Mamy się uczyć. Więc zróbmy to dzisiaj. Nie wiem, gdzie cię Pan Bóg dzisiaj postawi, ale spróbuj ten krok ku łagodności. Zareaguj miłością, bo taki jest styl Jezusa. Ja chcę tak żyć. A czy ty chcesz tak żyć?